Dzień dobry, witam serdecznie na pierwszym w tym sezonie oficjalnym majówkowym rajdzie, powiedzmy, chociaż chyba to za duże słowo, rowerowy. Oczywiście ja tylko słowa wstępu, a prowadzić będzie tutaj Tomek Stolarek i drugi Tomek oczywiście. Oni tutaj wiecie jak był bazy, to chyba już każdy wie, zamiast Piotrowic jest Dałków, więc taka na rozgrzewkę trasa dla niektórych to będzie pewnie bardzo duża odległość. Bardzo cieszy to, że młodzi tutaj się angażują. Na miejscu będzie poczęstunek, ognisko, kawka, herbata. To kto będzie chciał, będzie można zwiedzić również te wzgórza, ale o tym już powie też Tomek. Ja się bardzo cieszę, że i Klub 80 Rowerów, i ten teraz Głogowski Klub Rowerowy, i bardziej Głogów, i każde inne stowarzyszenia, i ci niezrzeszeni również decydują się na te przedsięwzięcia. Akurat pogoda taka dopisuje, więc grzechem by było leżeć gdzieś tam. Ja się bardzo cieszę, że wy jeździcie i jeździć chcecie. Jak jest chęć, to my będziemy organizować i dofinansowywać takie rajdy, bo widać, że po prostu warto. Oczywiście dzisiaj udział w Radzie jest bezpłatny. Waszym jedynym kosztem jest siła mięśni. To co musieli się zjeść na śniadanie, żeby trochę chociaż łydy zaopatrzyć w odrobinę energii. Życzę wam to. Połamania koła, czy to się mówi, Tomek? Połamania szprych. Połamania szprych. Tak? Tutaj trzymam kciuki za ten tandem. Zapraszamy na zwiedzanie dzisiaj jeszcze na godzinę 14. Jak zwykle Dominik przesadził, bo tutaj nie ma ani góry, bo tak naprawdę cała ta frajda, że możemy jeździć, to jest wasza obecność. I bardzo w imieniu organizatorów, czyli tutaj miasta, Centrum Informacji Turystycznej, Stowarzyszenia Bardziej Głogów, Głogowskiego Klubu 80 Rowerów, który już od dzisiaj nazywa się Głogowskim Klubem Rowerowym, bardzo dziękujemy wam za obecność, za to, że możemy z wami wszystkimi dzisiaj pojechać. Tutaj, tak jak wspomniał Dominik, koordynujemy tą trasę przejazdu. Moją skromną osobą plus Tomek Witkiewicz, który będzie zamykał całą grupę. W razie jakichś spraw technicznych, drobnych, cokolwiek by się działo z rowerem, proszę od razu zwalniać. Tomek będzie na końcu grupy. Postaramy się, bo widzimy, że tutaj jadą z nami dzieci i robi to odpowiednią ilość postojów. Natomiast nastąpiła zmiana trasy, nie zmiana lokalizacji. Jak wiecie, jedziemy do Dałkowa, jest to około 16 km. Natomiast ze względu na bardzo wysoki stan wody na Odrze i prawdopodobnie możliwość zalania jednej z drogi, którą braliśmy jako wariant przejazdowy, pojedziemy sobie taką trasą bardziej w kierunku zachodnim, będzie więcej górek, jest pogoda piękna, także myślę, że nikt na pewno nie zmarznie. Czyli tutaj jedziemy, wyjeżdżamy z Głogowa, kierujemy się w stronę strefy ekonomicznej. Ze strefy ekonomicznej wjeżdżamy na 200 metrów drogi 292. Tam będę was prosił o zachowanie takiej szczególnej ostrożności, chociaż dzisiaj ruch może nie będzie zbyt duży, ale tam musimy być ostrożni. Potem wstrzymujemy oddech, przejeżdżamy 300 metrów koło znanego nam Bakutilu, zwłaszcza mieszkającą osiedla Kopernik. I dalej Kłoda, troszkę góreczek, Witanowice i praktycznie zjeżdżamy na Kurów Wielki. W Kurowie Wielkim na pewno się zatrzymamy koło Kościółka, dlatego że to jest taka nasza perełka regionu. I z Kurowa Wielkiego już jedna wielka, długa, prosta z górki kierujemy się na Dałków, wjeżdżamy do Dałkowa. Małe kółeczko przez Dałków, wjeżdżamy na centrum plac parkowy w Dałkowie, czyli nasi dzisiejsi gospodarze Dendrofarma. Tam czekać będzie na nas, tak wspomniał tutaj Dominik, ognisko, poczęstunek i bardzo parę fajnych miejsc, atrakcji, zabaw, a także możliwość zwiedzania całego parku pałacowego. Jeden pracuje. To jest dalej.